Narysujcie ze mną Margot Robbie. Zacznijmy od projektu, bo oczywiście nie mogłam zdecydować się na jedno zdjęcie, a chciałam też, żeby ten rysunek był troszeczkę bardziej wymagający. Po połączeniu wszystkich zdjęć przeszłam do odtworzenia ich na kartce. Zawsze robię to jasną kredką, ponieważ taki ołówkowy szkic zostawiłby niefajne ślady i brudziłby później jasne kolory cery. Zawsze zajmuje to oczywiście najwięcej czasu, ale nie będę Was tym przynudzać, bo w kamerze no i tak niezbyt wiele widać. Po zrobieniu szkicu wytarłam z kurzu moje stare prizmy, które na pewno tęskniły za białą kartką i zaczęłam rysować twarze. Najwięcej trudności miałam przy blond włosach, które na zdjęciach są bardzo jasne, a jeśli chodzi o kredki, to wiem, że ja mam tutaj jeszcze w tym temacie sporo do nauki. Ogólnie przy tych włosach użyłam chyba z 15 różnych odcieni. Brązów, beży, był też różowy, lekki fiolet, no i delikatnie, ale głównie ciepłe odcienie szarości. Także taki kompletny miks, żeby jakoś ładnie to wszystko skomponować. No ale blond włosy już takie są. Margot, o dziwo, okazała się dla mnie dość przyjemna w rysowaniu. Nie wiem jak Wy, ale ja mam takie twarze, które rysuje mi się łatwo i takie, które nigdy nie przypominają samych siebie. Na przykład Zendaya jest tak charakterystyczna i ma tak nieprzeciętną urodę, że ciężko jest mi ją uchwycić tak, żeby przypominała samą siebie. Znalazłam też idealny sposób na obliczenie czasu, jaki zajęło mi narysowanie tego, mianowicie audiobooki. Przesłuchałam dwa, kosiarze, jakby ktoś pytał, część pierwszą i drugą. Pierwsza trwała prawie 10 godzin, druga 11, ale ja mam zwyczaj słuchania na przyspieszeniu, więc po moich skomplikowanych obliczeniach wychodzi na to, że spędziłam z Margot około 15 godzin. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co myślicie i słyszymy się niedługo.